Witajcie moi drodzy na kolejnym tripie. Dzisiaj tak troszkę inaczej, bo to po mnie przyjeżdżają. Zobaczcie, bombetle przygotowane. Wybaczcie, że troszkę mogę oczy mrużyć, ale tu mam lampkę, się doświecam, bo jest jeszcze ciemno jak w D. Już wam mówię, 4:19. Uwaga. Październik, tak, chore godziny. W 6:30 wschód słońca, zbiórka kurkało w 5:30, masakra. W ogóle taka godzina, nie wiem. Tam skończyli imprezować, czy już zaczęli? Może jakiś remont robią, nie wiem. Dobra, do rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, że tak powiem, potężna ekipa. Bo jadę z Bartkiem, jadę z Marcinem, jedziemy na Łódź. Znaczy Łódź, duży ponton. Plotka głosi, że tam jeszcze trzy ekipy ze Starogardu będą. Więc będzie tam nas, nie wiem, z 9 chłopa. To może być grubo. Cel, tak jak już chyba wcześniej wspominałem, Okonie. Główka, dropshot, ewentualnie boczny trok. Pełno bambetli, wiecie, jakaś herbatka i tak dalej, bo nie wiem czy to jest widać, ale normalnie własny oddech widać. 2 stopnie. A ma być jeszcze zimniej, podobno koło 6 ma być koło zera tam. Więc będzie jazda. Teraz pozostaje mi tylko czekać na mój transport. Tak tutaj czekam za Bartkiem. Taka anegdota mała. Policja do mnie. Dzień dobry. Wiecie, starszy posterunkowy, te sprawy, nie? A co pan tutaj? A gdzie? A co to za rzeczy, nie? No, o takiej chorej godzinie w październik, ziąb jak 105, stoi taki jeden pod latarnią, hyc, której tak mało światło daje, ale dobra. Wiecie, jakieś podejrzane rzeczy leżą, nie? Się jak dowiedział chłop, że to tu jest wędka, jakieś pierdoły, herbata, to się uśmiał jak 105, nie? Nie no, fajnie nam się zaczyna. Jest Bartek. Cześć Bartku. Dzięka. Cześć Marcinie. Check the mic and make sure it sound right, boys. Wodny parking. It sound right, boy. Pierwsza ryba godna uwagi. Piękny garbus. Puszczamy, trzeba łowić. We'll be right back.
pora troszkę podsumować ten nasz dzisiejszy wypad. Ogólnie, jak widać po twarzy, po na załączonym obrazku, ja tam jestem zadowolony, wiecie, nie? Udało mi się złowić w sumie swojego największego konia na spinning, 32 cm, byczek straszny. Niektórzy powiedzą, co to jest okoń 32, miałem większego. No tak, tylko dobrze wiecie, że ciężko złowić fajnego drapieżnika na spinning, jak się na ten spinning nie jeździ, nie? Wiecie, że ja stary grunciarz jestem. Tam już chłopaki pomału zaczepiają nasz osprzęt na tą, na przyczepkę. Ogólnie jeśli chodzi o ryby, poza tym moim PB, no to muszę wam powiedzieć, że masa ryb takich do 20 cm, te lądowały od razu do wody. Potem były te rybki takie średnio między 20 a 25 cm, tego było dość sporo i to wrzucaliśmy głównie już do siatki. Tylko po to, żeby nam po prostu nie odprowadziły stada, taka tam teoria nasza, nazwijmy tak. Ale już muszę powiedzieć wam, że jak wracaliśmy, to obławialiśmy tam 2-3 miejscówki i już siatki nie wkładaliśmy. I jak te większe, nazwijmy to właśnie w tego przedziału 20-25, były wypuszczane do wody, to po pewnym czasie ten rozmiar bardzo szybko, że tak powiem, malał i znowu spadaliśmy do tego takiej wielkości, wiecie, 18-17. W sumie najmniejszy, jaki był złowiony, to tak myślę, no 7-8 cm, nie większy niż kajtek. Dominowała główka. Więcej brajna to było, wiecie, bo tutaj chłopaki łowili głównie na główkę. Ja głównie łowiłem na dropshota. Tych brań miałem o wiele mniej, ryb miałem mniej, tak przynajmniej o połowę. A jak potem się już na powrocie nastawiłem na główkę, to szła ryba momentami jedna za drugą, nie? Ale też tak, wiecie, szał średnio około 20-22 cm, ale frajda nieziemska. Na pewno tu jeszcze wrócimy w podobnym składzie, może większym. Jeszcze emocje trzymają. Okej, słuchajcie. Jak się podobało, łapeczka, subik, komentarzyk i widzimy się na następnym tripie. Trzymajcie się. Cześć.